Dzień dobry. Serdecznie pozdrawiam z Żory. Spójrzmy razem do tekstów biblijnych przeznaczonych na dzisiejszy dzień. W psalmie 73, wierszu 1 czytamy: Dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Natomiast w pierwszym liście Jana w rozdziale 3, w 21 i 22 wierszu Jan pisze tak: Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przekazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. Jeden i drugi wiersz mówi o tym, że są ludzie, którzy mogą śmiało, z czystym sercem stanąć przed Bogiem. Kim są ci ludzie? Nasze dzisiejsze wiersze nazywają ich prawymi, przestrzegającymi Jego przykazań, czy czyniącymi to, co miłe jest przed obliczem Jego. Czy na taką pozycję można sobie zasłużyć? Czy można ją osiągnąć jakimś usilnym staraniem? Nie, Psalm 53 powiada przecież, że nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. A list do Rzymian mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyli, że z uczynków nie może być usprawiedliwiony żaden człowiek. O czym zatem mówią nasze dzisiejsze teksty? Czy o zasługach? O nagrodzie? Dla najlepszych? Nie. Psalm 73, ale też i cały Stary Testament mówią o szczególnych przywilejach dla tych, którzy należą do Pana Boga, którzy zawarli z Nim przymierze, czyli taką umowę wzajemnej relacji i są Jego własnością. Natomiast Jan w swoich listach często odnosi się do tych, którzy mają syna. Spokojnie, tu nie chodzi o potomstwo, lecz o Syna Bożego. Mieć Syna Bożego znaczy u Jana pojednanie z Bogiem przez zaufanie Panu Jezusowi. Jeżeli masz Jego, jeżeli jesteś w Nim, jeśli On jest Twoim Panem, wtedy wiesz, że Bóg przebaczył Ci Twoje grzechy. I wiesz też, dlaczego przebaczył. Bo Syn za nie zapłacił swoją krwią, a Ty, jeśli odpowiedziałeś na Jego głos, na głos Ewangelii, możesz śmiało stanąć przed Bogiem. Tym różni się chrześcijaństwo religijne od tego biblijnego. Religia mówi o zasługach, o prawach i obowiązkach, o nagrodzie za właściwe postępowanie. To jest nam bliskie. Dobrzy idą do nieba, źli idą do piekła. Tak nam się wydaje. Biblia stawia natomiast wszystkich ludzi, mnie i ciebie, na tej samej linii, w tej samej potrzebie Odkupiciela, Zbawiciela. To On musi przyjść do ciebie, otworzyć twoje zrozumienie, poruszyć do upamiętania i pragnienia pojednania z Nim. O tym pisze dzisiaj w książeczce z Biblią na co dzień ksiądz Otton Krenz. Pan otwiera na oścież zobojętniałe i oziębłe, zastygłe i skamieniałe serce. Pan usuwa wszelkie przeszkody i zapory cudowną mocą swego słowa. Naszym zadaniem jest wystawić serce jak kwiat ogrodowy na ustawiczne działanie Słońca Bożego. Modlę się o to, aby Pan Bóg podsuwał nam dzisiaj odpowiednie pytania i dawał też właściwe odpowiedzi. Znajdziesz je tutaj, w tej księdze. A teraz poświęć chociaż małą chwilę, aby powiedzieć Bogu parę słów, powierzyć się Jemu na nowy dzień. Do zobaczenia.